Temat jest niezmiernie ważny, dlatego że wolność jest najcenniejszym darem, jaki myśmy otrzymali od Boga. Ja na początek, proszę Państwa, przeczytam Państwu taką refleksję mądrościową z Biblii na temat stworzenia. Jest to z 17 rozdziału mądrości Seracha. My pamiętamy być może właśnie ten opis stworzenia, właściwie są dwa opisy stworzenia w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale i w drugim rozdziale, przy czym ten z drugiego rozdziału jest wcześniejszy, tak na historycznie, nieważne. W pierwszym jest mowa o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył ich mężczyzną i niewiastą, nie? I bo błogosławił, rozmnażajcie się, uczyńcie sobie ziemię poddaną, nie? Drugim natomiast ulepił człowieka właściwie z prochu albo prochem ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, nie? I umieścił go w raju. Potem się okazało, że ten mężczyzna, Adam, był smutny, potrzebował dopełnienia, którym się w końcu okazała kobieta, kość z mojej kości i ciało z mojego ciała. I potem będą dwoje jednym ciałem. W obu przypadkach chodzi o taką rzecz, że człowiek się realizuje tylko we wspólnocie, we więzi osobowej. Natomiast w 17 rozdziale mądrości Seracha jest taka swoista synteza, w którym mędrzec jakby wyciąga z tego tekstu takie zasadnicze myśli odnośnie właśnie stworzenia człowieka. I tutaj, proszę bardzo, to się zaczyna tak. Pan stworzył człowieka z ziemi, znowu kazał mu do niej wrócić. Ja zwracam uwagę na to, że Syrach to jest mędrzec, który mówi o tym, co widzi i co jest faktem. No rzeczywiście z ziemi to niekoniecznie z gleby, w sensie gliny czy piasku, czy jakiejś tam innej gleby, nie? Tylko to, co jest, oni ziemię uważali jednocześnie, do ziemi przypisywali i trawę, i rośliny, i to wszystko było ziemia. Czyli to, co jakby wyrasta z ziemi. I człowiek rzeczywiście należy. Potem, jak jest pochowany, się rozsypuje, to też doświadczenie znane od wieków. Dał ludziom dni pod liczbą i czas odpowiedni oraz dał im też władzę nad wszystkimi, co jest na niej. No oczywiście człowiek do dzisiaj może właściwie panować nad wszystkim i wszystko nawet zniszczyć. No to taką siłę ma. Natomiast co jest potem najważniejsze? To jest istota teraz tego, co chciałem powiedzieć. Dał im, bo ulepił ich ziemi, tchnął życie w nich, dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Proszę zobaczyć, pierwsza jest wymieniona wolna wola. Zwykle w Biblii jest tak, że jeżeli w Biblii się wymienia, to zwykle na pierwszym miejscu się wymienia to, co jest najważniejsze i potem dopiero kolejnie następne rzeczy. I tutaj ta wolna wola jest na samym pierwszym miejscu wymieniona. Język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Otóż język jest przede wszystkim narzędziem komunikacji, wymiany myśli, nie? Oczy i uszy oczywiście do poznania, zewnętrznego widzenia i tak dalej, ale także uszy do słuchania, żeby zrozumieć to, co ktoś do nas mówi. I potem jest jeszcze serce zdolne do myślenia. Tutaj bardzo ważna uwaga związana z tym, że w Biblii mamy troszeczkę inną koncepcję myślenia niż u nas. My zwykle myślimy, że ktoś ma głowę do myślenia. Natomiast w Biblii jest napisane serce do myślenia. Proszę Państwa, od starożytności, bo to nie tylko chodzi o Biblię i tradycję żydowską, ale także grecką i także pozabiblijną, człowiek myślał sercem. I to w Piśmie Świętym cały czas się powtarza. Natomiast my uważamy, że myśli głową. Ta zmiana, powiedziałbym, tego sposobu jakby rozumienia myślenia nastąpiła pod koniec średniowiecza. I wtedy jakby ośrodek myślenia się przeniósł do głowy, przy czym to myślenie głową jest myśleniem racjonalnym. Tak jak w scholastyce dokonuje się przez spory, przez racje, przez wymianę argumentów. Natomiast myślenie sercem jest myśleniem egzystencjalnym. Ja zwykle tutaj, proszę Państwa, daję taki przykład z Biblii, przykład o przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Otóż, proszę Państwa, tam jest taka sytuacja, jest pobity człowiek, leży przy
tam szlaku, w którym ludzie przechodzili. Przechodzi kapłan, przechodzi lewita, widzi tego człowieka pobitego, zauważył, ale poszedł dalej. Przychodzi Samarytanin i co się dzieje? W Ewangelii czytamy, wzruszył się głęboko. Głęboko, czyli poczuł sercem, że trzeba coś zrobić. Podszedł, opatrzył mu rany, zalał oliwą i tak dalej, winem i oliwą, potem go obandażował, zawiózł do gospody, opiekował się. Chodzi o taką rzecz. To wzruszenie się głębokie, poruszenie serca spowodowało jego działanie. Jeżeli się przyjrzymy temu kapłanowi i lewicie, co się stało, to oni na pewno też mieli jakiś odruch serca, ale go zagłuszyli. Rozumiecie? Nie pozwolili się rozwinąć temu, co wypłynęło z serca. I myślenie egzystencjalne polega na tym, że my coś dostrzegamy, jakąś, powiedziałbym, wartość, którą trzeba bronić, chronić czy realizować. I teraz idziemy za tym, poruszeni, oczywiście używając całej wiedzy racjonalnego sposobu działania. Natomiast myślenie intelektualne, takie racjonalne, ono jest po prostu abstrakcyjne. To jest myślenie, powiedzmy, takiego teoretyka, który rozważa, co by było, gdyby, układa jakby klocki, nie? I potem coś mu się składa, na przykład jako w teorii, pasuje to do, na przykład do zestawu doświadczeń i mówi, to jest prawda. Ale ta prawda dotycząca czegoś na zewnątrz wcale go nie musi zmieniać. To może być człowiek, który doskonale rozumie zawiłości praw rządzących przyrodą, społeczeństwem, czy nie wiadomo czym. Natomiast ten człowiek w życiu takim normalnym, w komunikacji z nimi, może być po prostu nie do zniesienia. Może być po prostu prymitywem zwykłym i tyle. Ten kapłan czy lewita, oni doskonale znali prawo, więc oni intelektualnie byli bardzo sprawni. Natomiast co z tego wynikało? Nic. I to jest to myślenie sercem. Ale jeszcze jest coś dalej, proszę Państwa, co jest niezmiernie ważne. Dalej czytamy tak. Napełnił ich wiedzą i rozumem. O złu i dobru ich pouczył. Napełnił ich wiedzą. Proszę Państwa, tutaj prawdopodobnie chodzi o to, co my nazywamy sumienie. Człowiek mimo wszystko wyczuwa, co jest dobre, co złe. I wie to nie dlatego, że mu ktoś powiedział, nauczył i mu ktoś tam włożył do głowy, tylko to wie, bo wie. Bo wie w swoim sercu, czuje, że to jest dobrze, czy to jest złe. I jeszcze, proszę Państwa, dalej. Umieścił oko swoje w ich sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. Umieścił swoje oko, Bóg umieścił swoje oko w ich sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. Czyli, proszę Państwa, dał im taką zdolność widzenia czegoś, czego nie widać. Znaczy, widząc stworzenie, na przykład tutaj piękny widok tak, aż na zatokę i tam jakieś statki na horyzoncie, jest piękny widok, ładna pogoda, nie? Ale w tym wszystkim człowiek widzi, że to piękno ma jakiś charakter, ma harmonię i to nie jest przypadkowe, to nie jest jakiś chaos, który się jakoś uporządkował na zasadzie przypadku. Nie? To jest coś zbudowane, stworzone, szczególnie właśnie przyroda przez Boga. Nie? I człowiek intuicyjnie czuje tego, który to stworzył. Nie? To piękno przyrody mówi o tym, który to piękno stworzył. On sam musi być piękny, jeżeli coś pięknego stworzył. Nie? I my to dzisiaj coraz bardziej, powiedziałbym, odkrywamy na różny sposób. Już taka wnikliwość jest. Zwracam uwagę na to, że Pan Jezus w Ewangelii do tego nawiązuje. Pamiętamy ten dialog Pana Jezusa z Filipem. Filip mówi do Pana Jezusa tak, to jest podczas ostatniej wieczerzy. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Pan Jezus mówi, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi Ojca. No przecież widział Jezusa, człowieka. Mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca. No jak to jest, nie? I domaga się tego Pan Jezus. To samo, jeżeli chodzi o Żydów. Mówi, gdybyście byli rzeczywiście dziećmi Boga, to byście i mnie poznali, bo ja robię tylko to, co mi Ojciec każe. Wy byście to rozpoznali po moich działach, po moich słowach, gestach i tak dalej. A jeżeli tego nie rozpoznajecie, to znaczy w waszym sercu jest jakiś zamęt. Sami blokujecie to oko, które jest w sercu, które wam powinno dać do widzenia. Jeszcze jedna uwaga, proszę Państwa. Człowiek generalnie rzecz biorąc żyje tym, czego nie widać. Dlaczego? Proszę Państwa, najważniejsze dla nas w życiu są relacje z innymi ludźmi. O tak, człowiek
może żyć prawdziwie tylko w relacji z nim. Mało tego, może być szczęśliwy i prawdziwie w relacji tylko wtedy, kiedy ta relacja jest relacją miłości. A kto widział miłość, proszę Państwa? Kto widział miłość? Miłości nie widać. Nienawiści też nie widać. Widać przejawy miłości, ale samej miłości, samej nienawiści nikt nie widział. To są wartości duchowe, których nie widać. Ja się przejawiają, ale ktoś może nawet udawać te wartości na przykład. Grać miłość, nie? Może udawać. Nie? Człowiek ich nie widzi, ale jednak one są rozstrzygające. Szczególnie mocno to widać wtedy, kiedy człowiek ma się zbliżyć z kimś i ma być razem z nim na przykład, no jak w małżeństwie, albo na przykład pracować, współpracować, mieć partnera w biznesie. Nie? I tu musi być porozumienie, zaufanie i tak dalej. I teraz tak, można zaufać? Nie można zaufać. Czy to jest cwaniaczek? Czy to jest rzetelny, uczciwy człowiek, jest przyjacielem? Tak czy nie? Kto widział, co to jest przyjaźń? I teraz proszę zobaczyć, dla nas najważniejsze jest widzenie tego, czego nie widać. Ja na to zwracam uwagę. Najważniejsze jest to, czego nie widać. Kiedyś ksiądz Tischner na wykładach jeszcze w latach 70., ja byłem studentem, chodziłem na te wykłady, on mówi tak, słuchajcie, popatrzcie się, człowiek patrząc widzi nie tyle przedmioty, ile sensy. Bo nieważny jest kształt, ważne jest to, co to jest, czemu to służy, po co to jest. I jeszcze bardziej to widzenie odnosi się do relacji do człowieka. Najważniejsze jest to, przyjaciel czy wróg. Można mu zaufać, czy to jest człowiek, któremu nie można zaufać. Człowiek ma całą taką konstrukcję w sobie, że najważniejsze jest to, czego fizycznie nie widać. Ja na to zwracam uwagę. I teraz, proszę Państwa, na tym tle trzeba widzieć tą przestrzeń wolności i spotkania. Teraz jeszcze jako takie wprowadzenie małe przeczytam fragment z kateizmu na temat serca. Mówiliśmy o tym myśleniu sercem. To, że my teraz uważamy, że myślimy głową, jest wynikiem pewnej ewolucji rozumienia serca. Mianowicie, proszę Państwa, właśnie pod koniec średniowiecza ta zmiana pewnej koncepcji, powiedziałbym, antropologicznej, która była taka istotna, ta zmiana polegała na zmianie pojęcia serca. Serce i dzisiaj my serce rozumiemy jako centrum przeżywania emocjonalnego, emocji, uczuć, serce. I stawiamy to serce w opozycji do rozumu, które z kolei myślenie to jest ratio, myślenie racjonalne, abstrakcyjne. I jest taka opozycja. Natomiast tak mówię, w Biblii człowiek myślał sercem i tam nie było takiego rozdźwięku. Wszystko dokonywało się w sercu. I teraz dzisiaj Kościół wraca do tego pierwotnego pojęcia serca, w związku z tym do tego pierwotnego pojęcia myślenia i tak dalej. Otóż tak, cytuję kateizm. To jest w czwartej części kateizmu, ta część, która odnosi się do modlitwy. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuję. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Proszę Państwa, to określenie serca mnie kiedyś skłoniło do refleksji takiej, napisałem taką książeczkę Otworzyć serce. Dzisiaj pewnie bym troszeczkę to inaczej ujął albo rozszerzył, może w ten sposób powiedziawszy, to co wtedy pisałem, bo ten temat jednak u mnie cały czas wraca. Wydaje mi się, że ten tekst, to określenie jest takim tekstem, który każdy powinien bardzo mocno przeanalizować, przeżyć i odnaleźć w sobie tą prawdę. Zwracam uwagę tutaj, że serce nie jest nieprzenikalne dla naszego rozumu w tym w sensie racjonalnym, ale jednocześnie jest miejscem decyzji, w którym wybieram życie albo śmierć, czyli to, co jest najważniejsze. W tym momencie oczywiście przy naszym myśleniu, gdzie myślimy w kategoriach moralnych, no to mówimy to jak ja nie rozpoznaję rozumowo tego, a tam następuje ta decyzja, no to jak to jest, nie? No właśnie.
Ja chciałem troszeczkę na ten temat powiedzieć. I w tym kontekście trzeba zobaczyć, proszę Państwa, trochę tą sprawę wolności. Bo tutaj realizuje się naprawdę wolność. Tu się dokonuje wybór życia albo śmierci. Tutaj jednocześnie, proszę Państwa, jeszcze jako uzupełnienie swoiste, muszę powiedzieć dwa słowa na temat poznania w Biblii. To jest znowu związane z tą koncepcją myślenia, z koncepcją serca i teraz poznania. Proszę Państwa, weźmy na przykład zwiastowanie. Matka Boża mówi takie słowo do anioła. Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Ona była po pierwszym etapie zaślubin. Kiedy została, no byśmy powiedzieli, zaręczy. Ona została obiecana, wszystko załatwione. Drugi etap to było wzięcie tej niewiasty i wprowadzenie do swojego domu. I wtedy się zaczynało zwykłe życie małżeńskie. Po pierwszym etapie ona była już żoną Józefa, ale jeszcze nie zamieszkała z nim. Jak to się stanie, kiedy nie zna męża? Józefa znała, byśmy powiedzieli, no przecież poznała go. Przecież było, ten obrzęd nie był zaoczny, proszę Państwa. To nie jest tak, że rodzice tam się dogadali, nie z Józefem, tak wiesz, no to my ci tą Marię tam damy, a ona tam właśnie gdzieś tam jest. Dogadali się i potem ona miała przyjść, dopiero ona wiedziała, że przyjdzie do jakiegoś Józefa, ale go nie widziała. Nie, ona go widziała. Ten obrzęd był to nie, tak się nie działo w Izraelu, żeby ona nie wiedziała. Ona go poznała w naszym rozumieniu. Dlaczego powiedziała, nie znam? Bo nie żyłam z nim w zażyłej więzi. Poznać to znaczy to, co my mówimy w takim powiedzeniu, żeby poznać przyjaciela, trzeba z nim zjeść beczkę soli. Być w nim w zażyłej więzi i widzieć go w różnych sytuacjach, poznać jego reakcje w różnych, i przy radości, i przy smutku, i przy dramacie, przy lęku i tak dalej. Poznać jego tak, jak on reaguje. Poznać go prawdziwie od strony jego życia. I teraz, proszę Państwa, trzeba w tym kontekście zobaczyć siebie jako człowiek. Każdy z nas się urodził, ale świadomości tego, że się urodził, to raczej nie mamy. Ja nie wiem, jakie mamy najwcześniejsze wspomnienia nasze, ale one chyba nie sięgają wcześniej jak na przykład drugiego, trzeciego roku życia. Pewnie chrztu swojego nikt nie pamięta. Gdy to było wcześniej, chyba że ktoś jako dorosły był chrzczony, no to jest inna sprawa, ale normalnie to my tego nie pamiętamy. Proszę Państwa, tak naprawdę to my się w życiu budzimy. Obudziłem się, jestem chłopak, nie? Mieszkam tu czy tam, nie? Zaczynam uczyć się mówić i tak dalej i człowiek się budzi. Ale dlaczego w ogóle jest, skąd się wziął, po co jest, o co w tym wszystkim chodzi, nie wiem. Natomiast stopniowo w życiu człowiek zaczyna doświadczać życia i doświadczać siebie. Ja tu może w uproszczeniu powiem. Problem polega na tym, że będąc taki, jaki jestem, ja tak naprawdę poprzez swoje wybory się staję. Bo tak wracając do tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, tam mamy dwa przykłady, znaczy trzy, no ale praktycznie dwa typy reakcji. Jest sytuacja człowieka leżącego przy poszkodowanego, pobitego, i tego, który przechodzi. I teraz proszę bardzo, na końcu tej przypowieści Pan Jezus zadaje pytanie, a kto się okazał bliźnim tego człowieka? Kto się okazał bliźnim tego człowieka? Pobitym był Żyd. Kapłan i Lewita to byli Żydzi. Samarytanin to jest klasyczny wróg Żydów. I teraz kto się okazał bliźnim tego człowieka? Samarytanin. Nie dlatego, że był Samarytanin, tylko dlatego, że okazał miłosierdzie temu człowiekowi. Proszę zobaczyć. Wybrał gest miłosierdzia, ten gest miłosierdzia nadał mu pewien tytuł, godność bliźniego. Proszę Państwa, tak się dzieje w każdej sytuacji. Człowiek coś wybiera i ten wybór go określa. On nie musi być wyborem moralnym, proszę Państwa. W tym wypadku jest jednocześnie wyborem moralnym, bo jest wyborem miłosierdzia. Kapłan i Lewita minęli go za zatroskani o siebie, a co ja stracę, kiedy podejdę i będę się nim opiekował. Śpieszę się, mam ważną sprawę, nie mam czasu, Panie Boże, miej mi za usprawiedliwionego i tak dalej. To jest wybór. I co się stało? Oni się stali obcymi dla tego człowieka. Przez to odcięcie się stali się obcymi. I to jest najważniejsza rzecz, proszę Państwa, w tym, co my robimy, nie jest ważne nawet to, cośmy zrobili. Ważne jest to, kim się stajemy, robiąc to czy tamto. I to zależy od naszego wyboru, czyli w gruncie rzeczy od wolności. Najważniejsze jest to, kim się stajemy, robiąc to czy tamto.
Żeby to jeszcze bardziej uzmysłowić, to proszę Państwa, gdybyśmy tą sytuację rozwinęli nieco i na przykład zrobili taki obraz, nie? Załóżmy, że ci, którzy pobili tego człowieka, jeszcze nie za daleko odeszli, gdzieś tam za skałą siedzieli i widzą, że idzie jakiś facet, nie? Trochę im było szkoda, że ten człowiek jest pobity i tak dalej. Swoje wzięli i wystarczyło im, nie chodziło im o to, żeby go zabić. No to powiedzieli, ej, zaopiekuj się nim, trzeba go opatrzyć do gospody i tak dalej. Jak nie, to my tutaj ci zrobimy to samo. On to robi to samo, co Samarytanin, ale czy staje się rzeczywiście bliźnim? Rozumiecie? Fizycznie robi to samo, ale czy staje się bliźnim? Nie ma tej empatii, tej bliskości takiej. Nie staje się w pełni bliźnim. On mówi, robi coś dobrego i to mu na pewno jakoś będzie policzone, mówiąc moralnie. Ale w tym momencie nie chodzi, czy mu tam będzie policzone, czy nie, tylko czy on rzeczywiście stał się kimś bliskim. Przypominam jeszcze, że to stał się bliźnim tego człowieka, to trzeba jeszcze połączyć z innym zdaniem Pana Jezusa, mówiącym o sądzie ostatecznym. On mówi tak, coście uczynili jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Stając się bliźnim człowieka, nagle człowiek staje się bliźnim Chrystusa. I to jest w ogóle egzystencjalny, metafizyczny moment, w którym człowiek staje się. Wybierając coś, stajemy się. Stajemy się tym, kim wybieramy siebie, robiąc to czy tamto. I to jest, proszę Państwa, najistotniejsza sprawa. I tutaj jeszcze, proszę Państwa, do całości muszę powiedzieć dwa słowa o prawdzie. Mianowicie, my jesteśmy, proszę Państwa, przyzwyczajeni do rozumienia prawdy w kategoriach metafory światła. Otóż, proszę Państwa, klasyczna definicja prawdy mówi tak. Prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością. Czyli mamy do czynienia z takimi dwoma, powiedziałbym, światami, nazwijmy to tak. Jeden świat to jest świat myśli, a drugi to jest ten świat, który nazywamy rzeczywistością. I teraz harmonia między nimi to jest prawda. To są dwa różne światy. Myśli i rzeczywistość w sensie materialnej, na przykład rzeczywistość, są zupełnie metafizycznie różne światy. Jak harmonię zmierzyć? No w nauce to jest tak, że jest powiedzmy jakaś prawda opisana wzorem matematycznym i teraz sprawdza się eksperymentalnie, czy ta powiedzmy relacja tych dwóch jakichś czynników ze sobą układa się według tej teorii, według tego wzoru. Jak się układa, to znaczy, że ta teoria jest prawdziwa. Przynajmniej tak naprawdę to jest prawdziwa w takim i takim stopniu. Można powiedzieć procentowo, ile to, jak jest zgodna, jak do jakiego stopnia. Natomiast, proszę Państwa, ta prawda, która jest bardzo potrzebna w życiu, ona nie jest rozstrzygająca dla nas. Bo gdybyśmy nawet wszystkie prawdy znali, one nam zbawienia nie dają. Szczęścia nam nie dają. Bo jeżeli ktoś jest nawet wybitnym naukowcem i naprawdę posiada wiedzę potężną, nie? Natomiast nie miał miłości w domu, to może do tej pracy tylko uciekać i będzie nieszczęśliwym człowiekiem de facto. Oczywiście będzie miał jakieś tam pociechy, że sukcesy, bo stopnie jakieś tam naukowe i tak dalej, ale nie będzie człowiekiem szczęśliwym i zrealizowanym. I tutaj spotykamy się z drugim wymiarem prawdy, który polega na więzi wzajemnej. I teraz jest pytanie, czy ja Tobie mogę zaufać? Czy Ty jesteś moim przyjacielem? Ja zwracam uwagę, proszę Państwa, że na tym właściwie oparte jest całe życie społeczne. No bo poczynając od małżeństwa, ono się opiera o ślub. Ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że Cię nie opuszcza do śmierci. Prawda czy nieprawda? Da się to zobaczyć, czy się nie da zobaczyć? Nie da się zobaczyć. To się widzi po owocach, to się widzi potem w życiu, czy to się przekłada na pewną rzeczywistość, na pewne zachowania, relacje i tak dalej. Mało tego, jak się okazuje, potem w życiu to się musi dotrzeć. Ludzie muszą sami poznać sens tej prawdy i wprowadzić ją w życie. Oni tu muszą do tego dojrzeć. W momencie, kiedy ślubują, jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. I to się musi docierać. Ale proszę Państwa, ta prawda to nie jest tylko prawda akurat relacji takich intymnych. Najprostsza rzecz, proszę Państwa, przechodzimy do sklepu i chcemy kupić coś. Nie? Dzisiaj kupujemy masło, nie? Masło czy nie masło? Ile masła jest w maśle, nie? I tak dalej. To nie są banalne pytania dzisiaj. Czy to w tym maśle nie ma jakichś enzymów, jakichś tam innego dziadostwa, które niszczy wątrobę i takie inne rzeczy? To nie jest banalne pytanie.
Ktoś mi sprzedaje coś, że to jest zdrowe. Ale czy jest? No to jakbym chciał to sprawdzić, musiałbym biec do jakiegoś laboratorium, ale proszę sprawdzić każdy produkt w ten sposób. Ja się pytam, ile by to kosztowało i tak dalej. To jest niemożliwe do osiągnięcia, ja muszę zawierzyć. Okej, biorę to masło, wiecie, no kosztuje tam 15 zł, proszę bardzo. Wyciągam pieniądze, papierek. Ile ten papierek jest wart? A może fałszywy? I to jest cały problem z tym papierkiem, bo ten papierek, to po pierwsze, czy jest rzeczywiście wydrukowany w tej drukarni, która miała wydrukować takie papierki, nie? To jest pytanie. To można sprawdzić jeszcze tam jakieś czujniki i tak dalej. A po drugie, to jest tak, no dobrze, że oni wydrukowali tych papierków tyle, ale czy jest jakieś pokrycie na to? I też znowu ta pani sklepowa, która bierze ten papierek, a właściwie poprzez nią ten właściciel tego, zakłada, że te papierki mają taką wartość, no. Wystarczy, że w pewnym momencie ktoś powie, nie, one nie mają takiej wartości, one mają 1/10 wartości, albo w ogóle nie mają żadnej wartości. No i się wszystko sypie, rozumiecie? Wszystko się sypie. Prosta sprawa, wszystko się sypie. Mało tego, dzisiaj nawet wiedza naukowa, najbardziej ścisła, jest oparta o to, nikt z nas nie jest w stanie sprawdzić, czy teoria jakaś na temat życia, biologii, zachowania takich czy innych zwierząt jest prawdziwa, bo nie sprawdzi tego. Musi wierzyć, że ten naukowiec, który to badał, robił to rzetelnie i rzeczywiście przekazuje nam rzetelną wiedzę. Ponieważ przykładów na to, że ktoś pisał banialuki jest tak dużo, to dzisiaj ta pewność odnosząca się do tego, ja już nie mówię o wiedzy historycznej, związanej z naukami humanistycznymi i tak dalej, bo tutaj poglądy, a fakty i tak dalej, to się wszystko miesza. Interpretacje faktów i to jest po prostu, no proszę sobie wybrać, nie? Czasami tak, nie? No i teraz problem polega na tym, ja mówię o ścisłych naukach, gdzie po prostu jest albo tak, nie ma, tutaj nie ma interpretacji, jakichś tam cudów, po prostu jest tak albo tak, koniec. I też my tą wiedzę, która jest z istoty swojej, podlega tej prawdzie w metaforze światła, też przyjmujemy poprzez zaufanie do ludzi, którzy to robią. Bo my sami nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Proszę Państwa, dalej ta prawda, przepraszam, związana z metaforą światła, będąc jednoznaczną, ta prawda jednocześnie, proszę Państwa, jest absolutnie nietolerancyjna. To jest tak albo tak, koniec. Natomiast ta prawda w życiu, na przykład weźmy ten ślub, nie? Mam się ożenić. Znaczy, dobrze by się było ożenić, nie? No i teraz tak, no Ania jest piękna, Kasia też, nie? Wtedy niczego nie brakuje, nie? Ale Kasia jest bardziej gospodarcza i tak dalej, gospodarna i tak dalej. I można sobie po prostu wybrać, no to teraz tak, czy wybrać Anię, czy Kasię, czy Teresę, czy... Nie? Oczywiście kobieta może odwrotnie, nie? Nie? I teraz jest cała dywagacja. Wybiorę Anię, zgrzeszyłem czy nie zgrzeszyłem? Abym Kasię wybrał, to zgrzeszyłem czy nie zgrzeszyłem? Ale proszę zwrócić uwagę, wybieram Anię, to wybieram pewną zupełnie nową sytuację, wiążę się z tą osobą, będę miał z nią dzieci i na pewno to będą inne dzieci niż by były z Kasią. Nie mówiąc o tym, że wchodzę w rodzinę jej, to jest też jakieś tam powiązania osobowe, które byłyby inne przy Kasi. Zgrzeszyłem czy nie zgrzeszyłem? Nie. Wybrałem swoją siebie w tym wyborze tej partnerki do końca. Ja mogę zgrzeszę wtedy, kiedy ja mój ślub złamię. To wtedy zgrzeszę. Przy wyborze mogę wybrać to czy tamto. Wybierając to czy tamto, określam siebie. Określam siebie. Natomiast potem, jeżeli złamię ten ślub, to przekreślę tą prawdę, to wtedy jest grzech oczywiście. Ale wybierając siebie, bardzo ważny krok, jestem wolny. Jestem wolny. Ja na to zwracam uwagę. I tą prawdziwość tego wyboru i konsekwencje bada się, widzi się potem po owocach. Czy ja rzeczywiście wybrałem i jestem konsekwentny i buduję tą więź wzajemnej miłości. I w tym momencie pokazuje się, jak ta prawda, która polega na zawierzeniu, jej metaforą jest skała. Czy mogę tobie zawierzyć, uwierzyć twojemu ślubowi, nie? Przysiędze małżeńskiej, czy mogę zawierzyć? I oczywiście ja jeszcze muszę uwierzyć, że ja sam to, co mówię, mówię realnie i rzeczywiście. I teraz, proszę Państwa, proszę pamiętać, że jeżeli mówimy o prawdzie i w świecie ludzkim, to mówimy o prawdzie przede wszystkim w relacjach osobowych, a w szczególności w relacji do Boga. I ta prawda rządzi się wolnością. Jeżeli
tutaj nie ma wolności, to nie ma tej prawdy. Nie można do małżeństwa zmusić. Jeżeli ktoś jest zmuszony, to nie jest małżeństwo. To nie jest małżeństwo i to nie jest miłość. Miłość żyje wolnością. I teraz, proszę Państwa, w tym kontekście trzeba o tej wolności trochę powiedzieć. W średniowieczu powstało, proszę Państwa, pytanie w kontekście mówienia o przymiotach bożych. Bóg jest wszechmocny. Okej. Więc ktoś pyta, no dobrze, czy jeżeli Bóg jest wszechmocny, czy Bóg może stworzyć kamień, którego sam nie podniesie? No to dzisiaj jeszcze się niektórym czkawką odbija to pytanie i powtarzają je nawet w telewizji. Proszę Państwa, zwracam uwagę na jedno. To pytanie jest nieuprawnione logicznie. Dlaczego? Dlatego, że ono zakłada, że mówiąc językiem trochę logiki czy matematyki, że właściwości zbioru wewnątrz zbioru są takie same jak na jego granicy. Jeżeli jest coś, że człowiek może albo nie może, tutaj wewnątrz, to człowiek ma zawsze ograniczone możliwości. Jeżeli mówi o wszechmocy, to jesteśmy na granicy. To jest ta nieskończoność. I w tym momencie zakładamy, że taka sama logika działa jak w środku. Otóż to jest błąd logiczny. Bardzo prosto można matematycznie pokazać, bardzo prosto można fizycznie pokazać. Proszę Państwa, zwykle Państwo zaparzają kawę, nie? Zalewają, powiedzmy, fusiasta jest kawa, nie? Większość tych drobinek tej kawy opada na dno, ale część pływa po górze. I tak je troszeczkę próbujemy, albo to samo z herbatą. Tak je troszeczkę próbujemy tam utopić. One są takie same jak tamte na dole, tylko te się trzymają góry. Dlaczego? Bo tam jest napięcie powierzchniowe, to jest ta granica. I póki je, że tak powiem, nie wrzucimy pod to napięcie, przełamiemy to napięcie i to one nie spadną i się trzymają w powierzchni. Czasami to człowieka denerwuje. To jest właśnie to, że na granicy zbioru działa zupełnie inne prawo. Mało tego, proszę Państwa, są tacy mistrzowie, że potrafią igłę położyć na powierzchni wody i ona tam sobie leży, igła. A jak się przebije to napięcie powierzchniowe, to leci na dno bez niczego, bo to jest oczywiście cięższe. Więc to widać w ten sposób, że to jest nieprawda. Ale proszę Państwa, to nie znaczy, że to pytanie nie ma sensu. Mianowicie Bóg stworzył istotę wolną. Co to znaczy? Sam zrezygnował z tego, żeby tą wolną istotę zmusić do czegokolwiek. I taką istotą jest między innymi człowiek. I to pytanie nabiera tutaj sensu. Otóż to ja pamiętam tak mocno, bo to akurat pierwsza wizyta papieża była na Błoniach w Krakowie, 79 rok w Krakowie, no i papież tak dramatycznie pyta, czy człowiek może powiedzieć Bogu nie? To było w tym czasie komunizmu i w tym układzie. I papież mówi, może, ale w imię czego? W imię czego? Człowiek może powiedzieć Bogu nie. I to jest ten moment, w którym Bóg rezygnuje z użycia siły wobec człowieka. I proszę zobaczyć, że to dokładnie harmonizuje z tym pojęciem wolności i relacji człowieka w wolności z drugim. Miłość nie może być narzucana siłą. Miłość musi być wybrana obopólnie. Miłość realizuje się tylko w wolności. Bóg, dając człowiekowi wolność, rezygnuje z tego, że go na siłę zbawi. Ludzie mają tu często pretensje. To jak to ten Pan Bóg stworzył ten świat, że jest tyle zła, że ludzie są tak podli? Co to za Pan Bóg jest? Kochani, jak dał wolność, to musi być konsekwentny. I wolność jest tym darem, które Bóg nigdy nie łamie. Zaprzeczyłby sobie samemu. To jest niemożliwe. I proszę Państwa, tutaj widać wyraźnie, jak życie, które jest zawsze współżyciem, jest relacją żywą z innymi osobami, ono się rządzi prawem wolności i prawem wyboru. Kto się okazał bliźnim, kto się okazał obcym, kto się okazał wrogiem, to te pytania rozstrzygają. Kto się okazał wrogiem tego człowieka, kto się okazał bliźnim, kto się okazał obojętnym. Te pytania rozstrzygają. I człowiek wybiera poprzez swoje postawy, wybiera siebie samego. Czy jest bliźnim, czy jest obcym, czy jest wrogiem, czy realizuje miłość, czy realizuje tylko swoje zachcianki i namiętności? To jest, proszę Państwa, fundamentalne pytanie. Święty Benedykt na początku reguły stawia właściwie takie zasadnicze pytanie. Kto jest człowiekiem, kto miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? Jeżeli powiesz ja, mówi ci Bóg. I wtedy Bóg mu daje wskazania moralne.
Podstawową rzeczą jest to, że człowiek chce żyć, przy czym życie rządzi się bardzo ścisłymi prawami. Człowiek, jeżeli jest oszustem, jeżeli jest złodziejem, nie będzie w pełni żył. Można by, trochę upraszczając, powiedzieć, życie człowieka na poziomie osoby realizuje się tylko w miłości, szczerej, bezinteresownej miłości. Nie ma innej możliwości. Jeżeli ktoś jest, powiedziałbym, egocentrykiem, egoistą, nigdy w pełni żyć nie będzie, nigdy szczęśliwy nie będzie. Nie ma takiej możliwości. Życiem człowieka duchowym rządzą absolutnie ścisłe prawa. Tutaj nie ma zmiłuj. Jeżeli ktoś chce realizować siebie kosztem innych, do pełni życia nie dojdzie. I te prawa oczywiście my znamy z przekazu, z tradycji, ale sami musimy je także w sobie odkryć. Z drugiej strony, proszę Państwa, trzeba tutaj kilka słów powiedzieć o tajemnicy nieprawości. Niezmiernie ważną jest prawdą o tym, że to, co my nazywamy grzechem pierworodnym. Proszę Państwa, najlepiej to jest opisane w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Święty Paweł mówi o tej tajemnicy nieprawości, w pewnym momencie mówi, że ja jako człowiek duchowy pragnę dobra, ale wychodzi mi zło. Rozpoznaję, co jest dobre, ale nie robię tego, co jest dobre, tylko robię to, co jest złe. Mówi, nieszczęsny ja człowiek. Nie? Ale jeżeli robię to, czego nie chcę, to znaczy, że nie ja już to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Właśnie, tajemnica nieprawości w nas. Nie ja, ale grzech, który we mnie mieszka. Nieszczęsny ja człowiek, który mnie wyzwoli właśnie z tej fatalności grzechu. Proszę Państwa, to jest tajemnica niezmiernie ważna, którą trzeba sobie uświadomić. Ja pamiętam, czytając Leszka Kołakowskiego kiedyś, on taki zbiór miał esejów, który się nazywa Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Taki zbiór. To jeszcze w sami zdacie w 70-tych latach czytałem, pamiętam. I tu jest taki cytat, ja pozwolę sobie zacytować. Kołakowski to był myśliciel marksistowski. On potem przestał być chyba marksistą, ale generalnie, żeby on czy się nawrócił i był chrześcijaninem, to trudno powiedzieć. W każdym razie na pewno nie był już ateistą w takim rozumieniu. Mówi tak. W ateistycznym i gwałtownie antychrześcijańskim humanizmie oświecenia wolno widzieć skrajny pelagianizm, skrajną negację grzechu pierworodnego i nieograniczoną afirmację naturalnej dobroci człowieka. Można ponadto sądzić, że zatarły się ślady swego pochodzenia. Humanizm ten w postaci totalitarnej negacji granic, jakie mogłaby napotkać nasza swoboda ustanowienia kryteriów dobra i zła, pozostawił nas w końcu w tej próżni moralnej, którą dziś rozpaczliwie usiłujemy wypełnić, że obrócił się przeciw wolności i dostarczył pretekstu do traktowania osób jako narzędzi. On w eseju jeszcze mówi tak, że za poznanie tajemnicy nieprawości, tego grzechu pierworodnego, prowadzi do największych zbrodni. I tak się stało. On to na podstawie historii marksizmu. Właśnie to jest zapomnienie o tajemnicy nieprawości, który prowadzi do największych zbrodni. Człowiek może wszystko robić, nie? Wymyśli sobie coś i w imię tej idei robi, bo uważa, że on ma rację oczywiście, no bo jak on myśli, to znaczy to jest tylko racja i nic innego nie może być, więc podporządkuje temu i to widać było w Rosji, gdziekolwiek, gdzie marksizm doszedł do władzy, że w imię idei likwidowało się całe klasy, ludzi i tak dalej. Partia zawsze miała rację, nie? To jest Kołakowski, ja to przytaczam jako tekst Kołakowskiego, żeby Państwo wiedzieli, to nie jest zwykły pobożny tekst, tylko to jest racjonalny wniosek z tego, co się obserwuje. Tajemnica nieprawości jest niesamowicie ważna, odkrycie tej prawości. I dlatego, proszę Państwa, u nas jest potrzebne zdecydowanie. Zdecydowanie się na budowanie tego, co jest dobre. I tutaj, proszę Państwa, napotykamy następną rzecz, która jest niesamowicie istotna. Bardzo często, wielu ludzi ucieka od wolności. Dlatego, że wolność wymaga odpowiedzialności. Świadomość tego, że ja wybierając coś, wybieram siebie, jeżeli kłamię, to jestem kłamcą, to jest, proszę Państwa, niewygodne.
to wymaga odpowiedzialności. Więc co człowiek robi? Zamazuje te relacje, próbuje tłumaczyć, że kłamstwo to nie jest kłamstwo, albo jest usprawiedliwione, bo inaczej nie można, jakoś trzeba żyć i tak dalej. Takie różne argumenty, które powodują, że człowiek rozmywa te granice i robi to, co mu się chce, właśnie to, co mu podpowiada jego ego, i rozmywa to wszystko po to, żeby jakoś tam żyć, jakoś tam żyć. Natomiast powtarzam, niestety życie rządzi się bardzo ścisłymi prawami. I albo człowiek te prawa zachowuje i żyje, albo nie zachowując, staje się żywotrupem, jednym słowem, staje się martwy. Wolność domaga się odpowiedzialności. I wolność jednocześnie bardzo mocno jest związana, ta prawdziwa wolność, realizacja prawdziwej wolności, bardzo mocno wiąże się z miłością. I z miłością też jest, proszę Państwa, kłopot. Mianowicie kłopot polega na tym, że nigdy nie ma granicy miłości. Nigdy nikt nie może powiedzieć, że wypełnił wszystko, co mógł. Jezus to pokazał. Mój umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował, aż po oddanie życia i to na krzyżu. Jeszcze mówił wcześniej, że jeżeli ktoś oddaje życie na przykład za przyjaciela, ale jak oddał życie za wroga, za grzesznika, no to jest prawdziwa metafizyka, bym powiedział. Dlatego wolność jest, proszę Państwa, bardzo trudną rzeczywistością. I jeszcze jest, proszę Państwa, jeden paradoks z wolnością, który tutaj chciałem przytoczyć w oparciu o tekst Ratzingera. On jeszcze, nie będąc kardynałem, bo będąc profesorem dogmatyki, u nas wyszła taka książka kiedyś, chyba w latach 70., Wprowadzenie w chrześcijaństwo. I on tam pisze tak. Ze stanowiska wiary chrześcijańskiej stwierdzamy zatem, że człowiek staje się najbardziej sobą nie przez to, co czyni, lecz przez to, co otrzymuje. Proszę Państwa, jest paradoksem to, że najtrudniej jest przyjąć dar jako dar. O wiele łatwiej się nawet poświęcić i dać coś komuś, bo wtedy ma człowiek poczucie tego, że jest taki wspaniałomyślny. Natomiast bardzo trudno jest uznać, że się jest niegodnym, że się jest nikim i potrzebuje człowiek otrzymać coś. I umiejętność przyjęcia daru jako daru, a tutaj przypomnę, że zbawienie jest darmo dane, jest łaską, czystą łaską. Dlatego nie możemy się wynosić, nie możemy się właśnie w porównaniu z innych nad nimi wynosić, że to my jesteśmy lepsi, bo myśmy bardziej zasłużyli. Nie, zbawienie jest czystym darem. Nikt na niego nie zasługuje, ale tylko może go przyjąć. Dlaczego to jest takie trudne? Dlatego, że wymaga pokory. Wymaga pokory, uznania. To jest niezmiernie ważne, to jest taki moment bardzo trudny. Pan Jezus to wyraża na różny sposób w Ewangelii, ale bardzo często właśnie przez to kilka razy mówi: jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dziecko jest kimś, to wszystko otrzymuje, które wszystko otrzymuje od rodziców. Samo by się na świecie nie utrzymało. Ono musi otrzymać i dziecko w normalnie, w naturalny sposób się cieszy, że coś otrzymało. Dorosły człowiek ma kłopoty, bo czuje się zobowiązany, czuje, że musi też odpłacić albo w jakiś sposób zapłacić. To jest taki zgrzyt. Natomiast jeżeli chodzi o relację do Pana Boga, możemy to wszystko tylko i wyłącznie otrzymać. I tutaj, proszę Państwa, paradoksalnie największy trud wolności polega na tym, żeby umieć otrzymać dar jako dar. I w związku z tym być wdzięczni za to, że się otrzymało. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. I potem się pojawia ta logika. W liście świętego Jana on pisze: na tym polega miłość, że to Bóg pierwszy nas umiłował. I to wtedy, jak byliśmy jeszcze grzesznikami. I w związku z tym my winniśmy się wzajemnie miłować. I tutaj korespondujące z tym, a właściwie inny sposób wyrażenia tego samego: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. I tylko wtedy właśnie w tym darmo otrzymaniu, przyjęciu i darmo dawaniu następuje ta prawdziwa wymiana w miłości, prawdziwa, powiedziałbym, realizacja wolności, w której człowiek wchodzi w tą pełnię życia. Bóg jest absolutnym darem. Tą tajemnicę absolutnego daru Boga najlepiej wyraża tak naprawdę Duch Święty. A doskonale oczywiście wyraża Syn Boży, który stał się dla nas chlebem
i krwią, którą spożywamy po to, abyśmy poprzez ten dar sami stawali się przemienieni na Jego obraz i podobieństwo. Wolność trudny dar, dlatego że on jest wymagający. Z jednej strony człowiek nie może się zrealizować bez wolności, a z drugiej strony podjęcie tej wolności domaga się odpowiedzialności. Odpowiedzialności i daru z siebie. Z jednej strony przyjęcia daru, potem oddania siebie jako dar. Ale tylko wtedy człowiek może się w pełni zrealizować. Ja tylko przytoczę jeszcze na koniec ten cytat, który bardzo lubiał przytaczać Jan Paweł II, jeszcze wcześniej Karol Wojtyła, który mówi, że człowiek jest jedyną istotą na świecie, którą Bóg chciał dla niego samego, ale nie może się w pełni zrealizować inaczej, jak tylko jako szczery, bezinteresowny dar z siebie. Ja bym tu dodał do tej sentencji jeszcze, że jak przyjmując w pełni łaskę i dar, jednocześnie realizował się przez oddawanie tego daru innej osobie. Bo to trzeba było uzupełnić o to, że wcześniej on sam siebie otrzymał. Wszystko, co otrzymało, jest darem i łaską. Musi umieć przyjąć to, aby potem także sam dawać w ten sam sposób. W sposób wolny, szczery, autentyczny.